Dziś w odcinku moim gościem jest Magda Pieszonka, która zdradzi Wam, czy do łóżka wybiera czerwoną szminkę, czy czerwone szpilki. Ale oczywiście zanim dowiecie się, co jest wyborem Magdy, to porozmawiamy dzisiaj o trendach i o błędach w makijażu ślubnym na rok 2019. Magda, ja jak typowa panna młoda przewertowałam cały internet, bo chciałam się wszystkiego dowiedzieć. Ty jako ekspert teraz powiesz mi, co z tych rzeczy, które znalazłam, jest prawdą, a co ściemą, co polecasz, co odradzasz. Dobrze. Dobra. To zaczynaj. Zaczynam. Pierwsza rzecz to rzecz dotycząca skóry. Ja wiem, że Ty kochasz się w skórze. Tak, kocham przygotowywać skórę. I ja wyczytałam, że w tym sezonie modne jest wszystko, co się świeci, a wszystko, co matowe, odchodzi do lamusa. Znaczy, prawda jest taka, że oczywiście ja też kocham wyświecenia i też wyświecam skórę, natomiast też ważne jest, aby wziąć pod uwagę to, jaki mamy typ skóry. Mhm. Bo jeśli skóra jest tłusta, no to wtedy to może źle wyglądać. Takie bezpieczne miejsca na twarzy do świecenia? Tak, jest ich kilka. Znaczy, jest taka stara szkoła i dodatkowo doszła jeszcze nowa szkoła. Co to znaczy? Stara szkoła to jest grzbiet kości jarzmowej, grzbiet nosa i łuk kupidyna. Nowa szkoła dodatkowo dodaje jeszcze kilka miejsc, gdzie naturalnie pada światło, czyli nad brwiami bądź grzbiet czoła, czubek nosa i broda. Czym wyświecamy? Tylko rozświetlaczem, czy polecasz jakieś inne produkty do tego? Wiesz co, są zarówno produkty w kremie, jak i w kamieniu. Są też sypkie, więc możemy używać wszystkich naraz nawet, tylko oczywiście musimy kierować się tym zdrowym rozsądkiem. Kolejna rzecz, o której wyczytałam, to to, że na polikach ma być różowy róż. Tak, znaczy ja lubię róż, tylko on musi być odpowiednio położony i również musi być dobrana odpowiednia intensywność tego różu, bo kiedyś to się tak uśmiechało i się po prostu tutaj malowało, no i nie wyglądało to zbyt dobrze. Takie lalki, nie? Tak, matrioszki na to mówią, nie? Że to właśnie były takie rumieńce. No tak. Właśnie to wygląda jak rumieńce, to nam nie dodaje często urody, tylko ją odbiera, bo takie wypieki się nam robią tutaj z przodu. Natomiast jest takie bezpieczne miejsce, na które zawsze możemy położyć róż, to znaczy na te najbardziej wystające części kości policzkowej. Jak tak wsiąmiesz, to na te tutaj najbardziej, to masz ładne kości policzkowe. Bardzo ważna część twarzy, brwi. Ja wiem, że Ty brwi lubisz. Tak, bo jest takie powiedzenie, że brew dla oka jest niczym brama dla obrazu. Takie no piękne. Właśnie, i ja wyczytałam sobie, że te brwi stają się najważniejszym elementem w makijażu w przyszłym sezonie. Wiesz co, one na pewno są bardzo ważne. Ja uważam, że wszystko jest ważne, natomiast brew faktycznie może wyostrzyć nasze rysy. Ja przeczytałam jeszcze, że ta brew musi być o ton ciemniejsza w makijażu ślubnym niż w takim na co dzień. O Jezu, wiesz co, bardziej bym się kierowała intensywnością chyba makijażu niż tym, czy to jest na co dzień, czy nie, bo jeśli podkreślamy mocniej oko, to faktycznie ta brew fajniej wygląda, jak jest ciut ciemniejsza, bo jest takie wyraźniejsze to oko. Natomiast jeśli robimy bardzo delikatne, no to jak ta brew będzie za ciemna, no to będzie się rzucała jako pierwsza, więc niekoniecznie dobrze. Po brwiach czas na oczy. Tak. Modę w tym sezonie będą beże, brązy, róże i fiolety na powiece. No z tymi fioletami to bym nie przesadzała. Okej. Znaczy ja, jeśli chodzi o tego typu okazje, które są najczęściej raz w życiu i chcemy tam wyglądać pięknie, idę bardziej w klasykę, bo to zawsze się obroni, zawsze dobrze wygląda i zawsze wygląda elegancko. I też musimy uważać, bo bardzo często panny młode przed ślubem nie śpią, nie mogą zasnąć ze stresu i tak dalej. Te oczy są zmęczone. Fiolet nam nie pomoże w tym. Brązy, jak najbardziej, ja uwielbiam brązy. Brązy zawsze się bronią, brązy zawsze dobrze wyglądają. Wolę te ciepłe niż chłodne, ponieważ chłodne często szarzeją i to też nam nie dodaje tego wypoczęcia i świeżości, tylko wręcz odwrotnie. Możemy wyglądać na bardziej zmęczone. Kolejna rzecz to kreski. Tak. I teraz było napisane zarówno o kreskach takich wyrysowanych idealnie linerem, jak i również tych rozcieranych. Czy Twoim zdaniem obie te kreski są modne, albo które Ty byś wolała? Kreski nie każdemu pasują, jeśli zapadające powieka. No to wtedy ta kreska niestety się nie obroni, no bo wystaje tylko ta końcóweczka, która wcale ładnie nie wygląda, więc wtedy lepiej tej kreski nie robić, albo zrobić roztartą. Natomiast jak mamy ładne, duże, otwarte oko, no to możemy taką kreskę wyrysować, tylko też musimy pamiętać, że ten makijaż będzie po prostu wyraźniejszy, bardziej wyrysowany. Ja najczęściej, jeśli maluję taką kreskę, to ona jest robiona cieniem, nie eyelinerem, bo wygląda trochę subtelniej. Rzęsy modne w tym roku będą bardzo długie, podkręcone i doklejane. Ty w ogóle jesteś królową rzęs, więc opowiadaj, czy to jest prawda, czy nie? Ja kocham rzęsy oczywiście, ale może niekoniecznie jakieś mega długie i bardzo podkręcone.
bo makijaż ślubny powinien mimo wszystko być w miarę, nie mówię, że zupełnie naturalny, ale powinien być w miarę naturalnie, powinien upiększać, a nie oszpecać. Więc myślę, że takie długie, podkręcone mocno rzęsy będą wyglądały po prostu sztucznie, przerysowanie, teatralnie. Jednak aż tak daleko bym nie szła. Fajnie jest je podkręcić, natomiast też tutaj kierujmy się zdrowym rozsądkiem. Piszą o doczepianych rzęsach i o tym, że modne są też rzęsy na pasku. Jakie rzęsy Ty wolisz, szczególnie w tej ślubnej sytuacji? Jednak kępki wygrywają czy paski? Wiesz co, zdecydowanie kępki, ale powiem Ci dlaczego. Nie dlatego, że wyglądają lepiej, bo paski też mogą dobrze wyglądać. Natomiast pasek jest o tyle ryzykowny, że może nam się odkleić. To jest raz. Dwa, że pasek jednak ściąga, czuć go cały czas na oku. Niekoniecznie będzie to komfortowe dla klientki, która nie jest przyzwyczajona do tego i nigdy sobie takich pasków nie kleiła. Kępkami po pierwsze możemy zrobić każdy efekt. To może być delikatny efekt, mocny efekt, odkręcony efekt, kocie oko, otwarte oko, okrągłe, czyli tak zwany okrągły wachlarz. Dodatkowo nie odklei nam się tak jak pasek. Nawet jak pojedynczy się odklei. Jedna się nie stanie, ale nawet się jedna nie odklei, bo znaczy nigdy się to nie zdarzyło, ale nawet jeśli się jedna odklei, to nie ma dramatu. I nie czuć ich na oku, są dobrze doklejone, nie czuć ich i dobrze wygląda. Czas na usta. Modne w tym sezonie są usta w kolorze wiśni, śliwki i głębokiego fioletu. No bardzo odważnie. I to na ślub dodajmy, na ślub. Ale może jest modne, natomiast ja nie zauważyłam tego trendu u panien młodych. Jednak boją się. Boją się i też gdzieś tam cały czas w głowie mają to, że muszą pilnować usta, jak są mocne. Nie każda ma to gdzieś tam we krwi, tak, że ma te usta umalowane na mocny kolor i musi to sobie sprawdzać, czy nic się nie roztarło albo nie zjadła. Bo wiadomo, że podczas tego typu uroczystości cały czas są robione zdjęcia. Tak. I ta panna młoda jest rozchwytywana. I najczęściej stawiają jednak na oko. Fajnie jest umalować sobie takie usta, poeksperymentować, ale nie wiem, czy tak akurat na taką okazję, na ślub. Czyli ta zasada, jak ciemne usta to jasne oko, jak ciemne oko to jasne usta, nadal obowiązuje. Tak. I tego się trzymajmy. Nie róbmy jednego i drugiego, bo to wtedy wygląda przerysowanie, karykaturalnie, no nieładnie. Wydaje mi się, że omówiłyśmy wszystkie trendy, wiemy co jest w modzie, a co nie. Teraz interesują mnie błędy i nie będę opowiadała o tych, które ja wyszukałam w internecie, tylko chciałabym poprosić Ciebie o Twoje błędy, które zauważyłaś. Żadnych nie popełniam. Nie, Ty nie popełniasz, ale nie żartuję, inni, oczywiście. Co robią inni źle? Najczęściej dziewczyny dobierają sobie źle podkład. Jest on za ciemny, bo my lubimy być opalone, więc myślimy, że jak zrobimy sobie ciemną buzię, to będzie super wyglądało. A mamy białe ciałko. A mamy tak, jaśniejsze ciało i wygląda to po prostu nienaturalnie. Poza tym często one wpadają w róż albo pomarańcz, te podkłady. Też tego nie robimy. No i fajnie, jak one są żółte, bo neutralizują nam wszystkie zaczerwienienia na twarzy i oczywiście nie za ciemne, tylko nawet o to jaśniejsze. Ale wiesz dlaczego? Dlatego, że później modelujemy buzię bronzerem. Czyli błędami są zbyt ciemne twarze, ale z drugiej strony chyba też zbyt jasne. Tak, i to najbardziej widać na zdjęciach, bo na zdjęciach widać takie rzeczy najbardziej. Brwi. Generalnie zasada idealnej brwi jest taka, że tak, początek powinien być jaśniejszy, im dalej tym ciemniej. Powinna unosić się 2/3 ku górze i 1/3 spadać w dół, od najgrubszej do najcieńszej. No właśnie chciałam zapytać, co jest najgorsze w tych brwiach? Czy to, że dziewczyny robią je zbyt ciemne, czy że robią zły kształt, na przykład zbyt kanciasty, no Jezu, albo źle. Zbyt tak, wiesz, na diabełka, w trójkąt? Tak, wszystko, ale wiesz, wszystko jest złe. Wszystko jest złe, więc na pewno to. I co jest jeszcze błędem, jeśli chodzi o przyszłe panny młode, to, że oczywiście chcą wyglądać najpiękniej, jak się da w dniu ślubu i dzień przed, bądź dwa, robią sobie jakieś zabiegi, których nigdy wcześniej nie robiły. Które są na przykład odświeżające dla skóry, dzięki którym skóra ma wyglądać na tak promiennie, gładko, a dostajemy uczulenie bądź poddrażniamy tą skórę i niestety zaczyna wyglądamy gorzej. Dokładnie. Makijaż też nie wygląda dobrze. Uczulenia, opuchlizny. Tak, jakieś wypryski, więc fajnie jest, ja to zawsze powtarzam, fajnie jest zrobić to dużo wcześniej, bo my nie możemy dbać o tą skórę jednorazowo tuż przed takim wydarzeniem, tylko cały czas, więc zróbmy to wcześniej, powtórzmy to jeszcze ze 2-3 razy przed ślubem, wtedy naprawdę ta skóra może ładnie wyglądać i wtedy też mamy pewność, że nic się nie stanie. Znamy trendy, znamy błędy. Mam wrażenie, że już koniec tego przedłużania, bo Ty nie chcesz zdradzić swojego sekretu i trzymasz nas w napięciu, a tak naprawdę wszyscy czekają na tę Twoją decyzję. Czy Ty do tego łóżka w czerwonej szmice, czy w czerwonych szpilkach? To co, przekonamy się? Przekonamy się. Co powinniście zapamiętać z tego odcinka? Zacznijmy od trendów.
Przede wszystkim dopasujcie rodzaj podkładu do rodzaju skóry. Mimo, że glow jest obecnie bardzo modny, na skórze tłustej nie będzie wyglądał dobrze. W makijażu oka bardzo ważne są brwi. Jeśli chodzi o cienie, postawcie lepiej na klasykę, ciepłe beże i brązy. Nie przesadzajcie też z przedłużaniem i podkręcaniem rzęs. Objętości możecie im nadać, doklejając kępki. Mimo, że najmodniejsze w tym sezonie pomadki są w kolorze wiśni, śliwki i fioletu, to ciemne pomadki wymagają dużo uwagi. Przemyślcie to. Jeśli stawiacie na intensywny makijaż oka, to usta w kolorze nude sprawdzą się idealnie. Czas na błędy. Podstawowy to źle dobrany kolor podkładu. Zwróćcie na to szczególną uwagę. Drugi błąd – niewłaściwy makijaż brwi. Liczy się nie tylko kolor, ale też kształt. No i stosowanie niesprawdzonych kosmetyków i zabiegów przed ślubem. To zdecydowanie zły moment na eksperymenty. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!